dzisiaj rozmawiamy o trawie, o klasycznych warszawskich tematach pod tytułem znikające parki, znaczy znikające kawałki parków i co z tym zrobić, ale też nieklasycznych, trawa na dachach, mobilna trawa, trawa na moście Poniatowskiego, jak już słyszałam. Zapowiedziała się też grupa Wolne Konopie, zobaczymy co z tego wyniknie. Moja propozycja jest ściśle przeznaczona dla jednej dzielnicy, ponieważ ta dzielnica jakiś czas temu wycięła sobie większą część piaskownic, gdyż uznała je za niebezpieczne i na miejsce piaskownic, większości z tych piaskownic stworzyła parkingi. Moja propozycja jest taka, żeby zamiast tych parkingów stworzyć ogródki dla mieszkańców bloków, które sąsiadują z danym podwórkiem i żeby na tym podwórku, znaczy na takim podwórku ogródku każdy mógł sobie coś zasadzić i uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Moja propozycja polega na tym, ażeby zwrócić Państwu, mieszkańcom, ludziom, którzy do Was przychodzą i chcą posłuchać o propozycjach dla Warszawy, zwrócić uwagę na dachy zielone. Sama zajmuję się popularyzacją dachów zielonych, prowadzę magazyn internetowy dostępny dla wszystkich na ten temat, profesjonalistów i pasjonatów. Dachy zielone w Warszawie są bardzo mocno obecne, chociaż częściej zdarzają się na poziomie zera aniżeli ponad głowami. Niemniej myślę, że dachy zielone to, jak i świat pokazuje, jeden z elementów zagospodarowania przestrzeni miejskiej w taki sposób, ażeby była bardziej przyjazna i zdrowa. Pomysł na trawę, która już nie jest trawą, czyli na kompost, ponieważ od ponad roku na swoim przymieszkalnym ogródku na Ursynowie prowadzę swój własny prywatny kompost i w związku z tym mam ochotę zakompościć całą Polskę, ponieważ jest to cudowna sprawa. Można zmniejszyć, bo tak sobie obliczyłam, o 35% mniej więcej wyrzucane śmieci do kosza, więc po prostu, no właśnie dlatego chciałabym, żeby cała Polska została zakompostowana. Kiedy znalazłem się po raz pierwszy w środku parku i zobaczyłem, że z każdej strony wystają bloki 10-piętrowe z jednej szpital Brudnowski, no to wydawało mi się, że oprócz tego, że widziałem, że park, chociaż piękny, jest założenie z lat 70., nie ma charakteru, nie ma takiego czegoś, co charakteryzowałoby od razu nazwę, prawda? Mówiąc Park Brudnowski, w zasadzie mówiono o tym parku obok szpitala Brudnowskiego. W tej chwili już się tak nie mówi. Stąd pomysł na wprowadzenie elementów sztuki nowoczesnej do młodego parku, do parku, który jest właśnie wśród osiedli mieszkaniowych. I stąd pomysł zaproszenia Pawła Althamera do współpracy, co zaowocowało tak świetnym projektem.